chorej się mówi, że to się ma tą chorą. Przyszliśmy na oddział pierwszy, powiedziano nam, że spokojnie, proszę nie panikować, większość dzieci z tego wychodzi, większość. No, lekarz wręcz mówił o hipertermii, że są przerzuty po tym, witaminę C to on nigdy nie wie, jakie są, po prostu umył ręce, nic mi na ten temat nie powiedział. Ja niestety przeszłam radioterapię. Dwukrotnie powtórzone, ja zostałam odstawiona. Do tej pory nowotwór nie powrócił. Wypuściłam ją w sobotę, właśnie o 21, bo pomyliłam jeszcze raz ci insulinę. Jak się okazało, mama miała w poniedziałek mieć wizytę, ale jej nie dożyła, bo się nie obudziła w poniedziałek. Medycyna nasza, akademicka, nie dawała mi szansy. Już nie działały na mnie sterydy. Żeby kupować odpowiednie leki, szczepić i tak dalej. Miałam porobione badania, witaminę D3, poziom witaminy D3. Nikt mi nigdy tego takiego nie kazał robić. Okazało się, że mam niedobór tej witaminy i to znaczny. W drugiej dekadzie XXI wieku jak długo można twierdzić, że dotychczasowe podejście do problemu narastającej epidemii raka jest prawidłowe? Cyfry mówią coś całkiem odmiennego. Mijają kolejne dziesięciolecia i każdy może zauważyć, że sytuacja ulega tylko pogorszeniu. Obecnie w Polsce z powodu raka każdego dnia umiera niemal 300 osób. Równie szokujące jest to, że niemal wszyscy z takim stanem rzeczy już się pogodzili. Rozważmy jednak sytuację analogiczną. Gdyby każdego dnia w Polsce spadały dwa samoloty i ginęło 300 osób, czy podjęto by jakieś środki zaradcze? 300 osób to dokładnie tyle, ile zabierają na pokład dwa Airbusy A320. Z pewnością przeanalizowano by przyczyny, wyciągnięto wnioski i problem taki zostałby szybko zażegnany. Za kolejne 10 lat ofiarami raka będzie można wypełnić 3 średnie Airbusy każdego dnia. Wiemy, że rak jest chorobą, która dotyka coraz więcej i więcej osób, bo trudno jest znaleźć osobę, która albo nie znałaby kogoś, kto chorował na raka, czy zmarł na raka w rodzinie, przyjaciół. Czyli widzimy, że z naszych osobistych doświadczeń, że rak jest chorobą, która rośnie. Co oczywiście potwierdzają statystyki, co również potwierdzają dane ekonomiczne, prognozy, jeśli chodzi o wydatki na opiekę zdrowotną. Jeżeli spojrzymy, jakie są prognozy do 2030 roku, jeśli chodzi o wydatki na leczenie raka, to są one znacznie wyższe, co oczywiście wskazuje, że nie spodziewamy się żadnego przełomu w leczeniu raka i zmniejszeniu ilości pacjentów. Współczesna onkologia swoje działania skupia na likwidowaniu guza nowotworowego. Próbuje go zniszczyć głównie za pomocą trzech metod: chemii, radioterapii i chirurgii. Dwie pierwsze metody możemy przyrównać do użycia broni chemicznej i atomowej w trakcie działań wojennych. W przypadku działań wojennych, nawet jeżeli zostanie wykorzystana bomba atomowa, zawsze ktoś przeżyje, czego dowodem są mieszkańcy Hiroshimy. Naświetlanie guza nowotworowego i chemia przynoszą podobny efekt. Zawsze pozostaną komórki, które zmutują, aby przetrwać kolejny atak promieniowania bądź chemii. Po czasie takie zmutowane komórki kontratakują, mając całkowicie wolną drogę, ponieważ system odpornościowy został uprzednio zniszczony przez chemię i naświetlania.
Nie, bardzo często jest, dzieje się tak, że wtedy, kiedy leczymy, leczymy jakąś chorobę, dajmy na to, ja się najczęściej zajmuję nowotworem prostaty, wtedy, kiedy się oddziałuje na raka prostaty i nawet skutecznie przeprowadzi się to leczenie, które się zaplanowało i ten rak prostaty w zasadzie nie odradza się już potem w żadnej formie, to ci ludzie po 2-3 latach obserwacji zapadają na zupełnie inne nowotwory wywodzące się z innego listka zarodkowego. I właśnie dlatego, żeby uniknąć tych sytuacji, trzeba znaleźć punkt uchwytu dla tego sposobu oddziaływania, który w skuteczny sposób pozbawi tych ludzi szansy na zapadnięcie na podobną chorobę. Bardzo często było tak, że wtedy, kiedy leczyliśmy człowieka z powodu raka prostaty, no to za 3 lata on umierał na raka okrężnicy, czy za 5 lat umierał na raka płuc, mimo że z raka prostaty został skutecznie wyleczony. Z powodu nawrotów raka, będących wynikiem takich działań, słowo wyleczenie, oznaczające zmianę trwałą, zastąpiono słowem przeżywalność, które oznacza poprawę tylko okresową. Pierwsza chemioterapia zadziałała. Pierwsza płuc chemioterapia... się zmniejszył. Bardzo tak. Duży efekt tak. Był leczenia. Ale pani też... ordynator, lekarze byli zachwyceni tym efektem. Mówili, że jest świetnie, że cudownie, że właściwie jest niesamowicie dobrze. No, do pierwszego rezonansu kontrolnego, w którym właściwie okazało się, że ten guz się niewiele zmniejszył, czyli z dnia na dzień zmienili całkowicie zdanie, zmienili leczenie i od tego czasu już zaczął tylko rosnąć. Medycyna przyjęła sobie za cel walkę z guzem nowotworowym. A przecież guz nowotworowy nie jest tworem, który zaatakował nasz organizm. To tak nie jest. Najpierw było coś innego, co spowodowało powstanie guza nowotworowego. A więc guz nowotworowy jest symptomem. Ale my w medycynie akademickiej, w chorobach przewlekłych, a do nich należy choroba nowotworowa, już tak to nazywajmy, nie leczymy w ogóle człowieka, nie zajmujemy się przyczyną jego choroby, walczymy z symptomami. The trick this industry uses to exist is to portray what they're doing as health products. But we know that about 80% of the drugs currently prescribed in Poland, in the Western world for that matter, are not addressing the root cause of disease at the cellular level. They are merely there to mask the symptoms so you feel better, but the disease continues. Your blood pressure is lowered, but the cause of blood pressure is not changed. Your diabetic blood sugar level is lowered, but the atherosclerosis goes on because what happens in the artery wall is left unaddressed. Mocno zabrudzona rana, której nie oczyścimy, praktycznie nie ma szans na zagojenie. Zgłaszając się z taką raną do szpitala, po pierwsze, jest ona oczyszczana, a dopiero później opatrywana. Nikt nie zabandażuje zabłoconej rany. Kiedy rana zostaje oczyszczona, organizm może bez przeszkód dokonać reszty, czyli samozagojenia. Dopiero takie leczenie można nazwać holistycznym lub kompleksowym. Rzeczy nielogiczne rozpoczynają się, kiedy pacjent ze zdiagnozowanym nowotworem zgłosi się na leczenie onkologiczne. Onkologa nic nie interesuje, co raka spowodowało i jak mocno zatruty, no, innymi słowy zanieczyszczony jest organizm pacjenta. Zgodnie z procedurą, do zatrutego już uprzednio organizmu aplikowana jest chemia, no, czyli kolejna dawka niezwykle toksycznych substancji. Wielokrotnie pogłębia to stan zatrucia do tego stopnia, że leczenie, a nie choroba, staje się prawdziwą przyczyną śmierci pacjenta.
Zły lekarz leczy objawy. Przeciętny choroby. Dobry pacjenta. Czytaj, jeszcze sięga do przyczyn. W medycynie akademickiej ścigamy się z tym, co powstało, a nie leczymy tego, co to spowodowało. I dlatego przegrywamy wojnę z rakiem i będziemy przegrywać wojnę z rakiem tak długo, jak nie zmienimy sposobu myślenia o nowotworze, że nowotwór jest jak gdyby reakcją obronną w pewnym sensie nawet organizmu, ale nie nowotwór sam, nie guz nowotworowy stanowi przyczynę choroby. To tylko symptom. A przyczyna choroby leży zupełnie gdzie indziej. Guz czy nowotwór jest w zasadzie manifestacją jakiegoś niedomagania ustroju. Ta manifestacja, można ją próbować zniszczyć, skutecznie to zrobić za pomocą różnych oddziaływań dostępnych w tej chwili w rozwiniętej bardzo medycynie konwencjonalnej. Ale żeby ten proces był procesem trwałego wyleczenia, trzeba przywrócić pewną równowagę ogólnoustrojową, która nie dopuści do tego, żeby układ immunologiczny pozwolił na rozwój tego rodzaju chorób. Medycyna konwencjonalna widzi nowotwór i widzi go właściwie jako podstawę i przyczynę zachorowania. Czasami mam wrażenie, że ten lekarz chce powiedzieć człowieku, nie wiem co ci jest, ale na wszelki przypadek przypisujesz ci sterydy, no bo one będą tonowały napięcie. Kiedyś byłem na sympozjum lekarskim, wypowiadały się sławy medycyny polskiej i naprawdę z uznanym dorobkiem. I używały sformułowań, które zupełnie mi do tego nie pasowały. Mówi, bo zaleczę, bo zaleczyłem. Co to znaczy zaleczę? Wyleczę. To bym rozumiał, ale zaleczyć to znaczy, że chwilowo objawów nie mam, a one później się objawią. Doprowadzimy do zniszczenia guza nowotworowego, to nadal nie wyleczyliśmy pacjenta. Medycyna naturalna, nazywana również holistyczną, jak wskazuje nazwa, postrzega człowieka jako całość. Czerpiąc z tysięcy lat doświadczeń, uczy, że całość jest ważniejsza niż poszczególne składowe. Ma za zadanie pobudzić i wzmocnić naturalne siły obronne, które są cechą wspólną każdego żywego organizmu. Co to jest za nowotwór, co to jest za to, sprawdzić przyczynę, sprawdzić, czy to nie jest związane, czy to jest rodzinne, czy to jest związane z jakimś przejściem emocjonalnym, bo też tak może być, czy to jest po prostu, jakie jest źródło. To źródło jest bardzo istotne, bo to źródło nam daje możliwości dodatkowego wspomożenia pacjenta odpowiednio specjalistom. Holistycznie mam na myśli to, że pacjenta nowotworowego trzeba leczyć na różne sposoby, wiedząc, w jaki sposób komórka nowotworowa funkcjonuje. I najlepszym rozwiązaniem, najlepszym lekarstwem, jeśli chodzi o walkę z nowotworem, jest nasz własny organizm. Nie ma niczego lepszego. Nie ma. Przecież produkujemy komórki nowotworowe cały czas. A jednak nie każdy choruje na nowotwór. Właśnie to jest tym spowodowane. To jest medycyna całego ciała. Od duszy do ciała. Czyli powinien być jeszcze psycho-onkolog. Powinna być też dieta, powinny być dodatkowe terapie.
odtruwające, wspomagające układ odpornościowy, po prostu leczenie ducha i ciała. To jest holistyczne dla mnie, a nie tylko chirurg, onkologia i radiologia. To jest troszkę za mało. Ja sobie nie wyobrażam, że można to oddzielić od szkolnej, podstawowej, klasycznej medycyny. To jest ten największy problem, który jest nadal jeszcze w Niemczech, którego w ogóle nie ma w Polsce, nie egzystuje współpraca. W Stanach Zjednoczonych są różne trendy, ale też nie pracuje to tak, jak powinno być, że się wspólnie działa. I tu jest jeden wielki błąd, że ja tych pacjentów, którzy naprawdę robili równolegle do medycyny klasycznej, dodatkowe rzeczy, ci są w najlepszej sytuacji, w najlepszej kondycji i najdłużej przeżywają. Jeden z onkologów publicznie wystąpił i powiedział, że teraz będziemy pacjenta onkologicznego leczyć holistycznie. Chemioterapia, radioterapia i zabieg chirurgiczny razem. No to jakaś nowa definicja słowa holistycznie. W niektórych chińskich czy koreańskich ośrodkach ta medycyna, która dla nas egzotyczna i prawie alternatywna, tam jest medycyną akademicką. Pamiętajmy o tym. Jeszcze w drugiej połowie XIX wieku w medycynie rozróżniano dwa całkowicie odmienne modele leczenia. Model alopatyczny postrzegał chorobę jako najeźdźce, który musi zostać wyrzucony z organizmu za pomocą działań radykalnych lub poprzez dawkowanie silnie toksycznych substancji, głównie rtęci i arszeniku. W ten sposób całkowicie legalnie i zgodnie z prawidłami sztuki lekarskiej uśmiercono George'a Washingtona. Drugim modelem był model empiryczny, który pomagał pokonać chorobę poprzez oczyszczanie i wzmacnianie naturalnych sił obronnych organizmu. Dawkowano głównie zioła i bardzo rozcieńczone substancje znane dzisiaj jako leki homeopatyczne. Wszystko zaczęło się zmieniać na początku XX wieku. Wtedy to najbogatszy człowiek Ameryki, John Rockefeller, postanowił zdominować światowe rynki chemiczne i farmaceutyczne. Dla osiągnięcia tego celu wykupił udziały większościowe w niemieckim koncernie chemiczno-farmaceutycznym o nazwie IG Farben. Dla nowych ogromnych możliwości produkcyjnych musiał on zapewnić odpowiednio chłonne rynki zbytu. Do tego zadania Rockefeller zatrudnił najlepszego z możliwych fachowców, Abrahama Flexnera. Jego zadaniem było m.in. sięgnięcie do źródeł biznesu, czyli reedukacja i ukierunkowanie szkolnictwa medycznego w Ameryce Północnej na właściwe tory. Udało się to w 100%. Jest to początek związku medycyny i biznesu. Jest to także początek działań, które uczyniły z farmacji najbardziej dochodową gałąź światowej gospodarki. Od tej chwili każdy, kto nie podporządkuje się nowym zasadom medyczno-biznesowym, ochrzczony jest przydomkiem szarlatana i znachora, a przyszli medycy niemal na całym świecie uczeni są, że raka zwalcza się wyłącznie za pomocą chemii, poprzez promieniowanie i metody chirurgiczne. Oczywiście, znając fakty historyczne, rozumiemy, dlaczego wszystkie te metody są również irracjonalnie kosztowne. Lobbing jest tak mocny, że w wielu przypadkach jesteśmy na usługach tego przemysłu farmaceutycznego, nie zdając sobie z tego sprawy. I oczywiście również studia akademickie, medyczne są podporządkowane tej linii. U nas znana jest historia i nie wymienię uczelni, na której jeden z dziekanów zdecydował się uruchomić studia podyplomowe z zakresu tak zwanej medycyny alternatywnej, czyli komplementarnej, a więc dotyczącej zielarstwa. Zaraz stracił stanowisko, nie mówiąc o tym, że zlikwidowano tenże wydział. Dlaczego kształcenie lekarza w tej chwili polega tylko i wyłącznie na wykształceniu sprzedawcy leków? Dlaczego lekarz nie wie nic w zasadzie na temat zapobiegania chorobom? Dlaczego lekarz nie wie nic na temat ziołolecznictwa? Że to są proste substancje istniejące w naturze. Dlaczego? No dlatego, że kiedyś, dawno temu, ja to zresztą napisałem w książce, przemysł farmaceutyczny był na usługach lekarza.
a w tej chwili lekarz, jest sługą wręcz przemysłu farmaceutycznego. Wraz z rozwojem medycyny coraz bardziej tracimy coś, co nazwałbym umiejętnością podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie własnego zdrowia. Jest to spowodowane pewnymi działaniami marketingowymi, które ukierunkowano na wytworzenie jednorodnego, powszechnego obrazu choroby, który ma ukazać, że chorobę można wyleczyć wyłącznie lekiem, a zapobiec jej można tylko szczepionką. Medycyna stała się czymś w rodzaju nowej religii, w którą wierzymy tak mocno, że bez wahania wydamy na leczenie oszczędności całego życia, a rzadko decydujemy się wydać nawet niewielkie kwoty na działania zapobiegające chorobom, czyli profilaktykę zdrowotną. W tej relatywnie nowej religii ubrany w białą szatę lekarz pełni rolę kapłana. Reprezentuje on siłę najwyższą i nieomylną, czyli współczesną medycynę akademicką. Teoretycznie każdy może podjąć decyzję o swoim sposobie leczenia. Można pójść do onkologa, można pojechać do jednej z klinik i wybrać metody oferowane przez medycynę naturalną. Należy jednak wiedzieć, że w Polsce z ubezpieczenia pokrywane są wyłącznie koszty leczenia chemią, radioterapią oraz niektórymi metodami chirurgicznymi. Powoduje to, że ze względów finansowych zdecydowana większość ludzi zmuszona jest do leczenia wyłącznie metodami refundowanymi. Że ja jako Polak mam odebrane, gwarantowane mi przez konstytucję prawo do wolności. Prawo do leczenia się jest mi odebrane. Dlatego, że jeśli bym ciężko zachorował, to system polityczny, w zasadzie tak to można powiedzieć, decyduje o tym, czym się mam nie leczyć. Ja jestem totalnie ubezwłasnowolniony w tym zakresie. Leczenie w Rzymczyku było drogie, a to wszystko musieliśmy sami sfinansować. Finansowaliśmy to całkowicie z prywatnych naszych środków. Naszych sprzedawaliśmy rzeczy, które gdzieś tam sprzedałem swoje narzędzie pracy, którym zarabiam, prawda? No, dom mieliśmy wystawiony na sprzedaż, chcieliśmy sprzedać dom, nie udało się. Gdybyśmy sprzedali, to byśmy być może rzucili jeszcze jakieś wszystkie środki na to leczenie. Ale generalnie ta terapia, która była zastosowana w Niemczech i wcześniej w Polsce, to znaleźliśmy po prostu na to środki. Dobrzy ludzie się znaleźli, którzy po prostu nam zaufali i starali się pomóc. Uważam, że to, co w tej chwili się robi, jest nielegalne. Nielegalne działanie niezgodne z konstytucją. Bo to ja decyduję o moim zdrowiu, a nie urzędnik. W połowie 2015 roku, tak jak powiedziałem wcześniej, powstał pakiet onkologiczny. Natomiast kilka miesięcy później został skonstruowany i powstał przez Ministerstwo Zdrowia tak zwany pakiet onkologiczny pana doktora Arłukowicza. W związku z tym pewne działania w tych dwóch dokumentach powielały się. Część kancerplanu, która pokrywała się z założeniami pakietu onkologicznego, po prostu nie została wprowadzona. Dlatego też dokument, w części przynajmniej pewnej, jest martwym dokumentem. W projekcie walki z rakiem na lata 2015-2024 uwzględniono następujące działania, takie jak ograniczenie palenia tytoniu, konsumpcji alkoholu, jak również unikanie promieniowania jonizującego, promieniowania słonecznego i korzystania z solariów. Według mojej oceny
działania takie są zbyt proste i zbyt infantylne, jeżeli chodzi o taki dokument. Ja tą strategię przeczytałem, przeanalizowałem i z przerażeniem stwierdziłem, że to jest merytorycznie dla mnie osobiście bubel. Ta strategia nic nie da. Ta strategia nikogo nie ochroni w żadnym stopniu większym niż do tej pory przed chorobą nowotworową. Strategia ta koncentruje się wokół starych, sprawdzonych, nieskutecznych metod leczenia choroby nowotworowej, czyli stosowania chemioterapii, znacznie szerszego stosowania radioterapii, no i zabiegów chirurgicznych, przy czym strategia ta również niemalże na siłę proponuje, bez żadnego uzasadnienia merytorycznego, żadnego, ani naukowego, stosowanie szczepionek. Proponuje się przyjęcie takiej strategii, jaką przyjęto kiedyś już w Stanach Zjednoczonych, opartych właśnie na tych wspomnianych przeze mnie elementach, z tego powodu, że tam odniesiono spektakularny sukces. I to się ze mną kłóci, zresztą nie tylko ze mną, bo ktokolwiek, kto się zajmuje tym tematem, wie o tym, że amerykańskie źródła rządowe, amerykańscy lekarze, onkolodzy oficjalnie mówią już w tej chwili, przegraliśmy wojnę z nowotworem. A więc nie odniesiono żadnego sukcesu, wręcz przeciwnie, wojna została przegrana, a my teraz dowiadujemy się jako obywatele, że taką samą strategię rząd nasz proponuje zastosować w Polsce. Ktoś nie mówi nam prawdy. Strategia zwalczania raka na lata 2015-2024 jest najlepszym przykładem polityki działań pozorowanych, która panuje w tym sektorze. Czytając to, odnosimy wrażenie, że jest to część biznesplanu jakiejś korporacji. Z pewnością na podstawie założeń tej strategii będzie można sprzedać miliony szczepionek HPV. To strategia mówi tak: zaszczepmy dziewczynki, a co będzie, zobaczymy. Bo ani lekarz, który zaproponował rodzicom tego rodzaju szczepionkę, nie bierze za to odpowiedzialności żadnej, ani nie bierze firma, która tą szczepionkę zrobiła, też ta firma nieodpowiedzialności żadnej nie bierze na siebie. Rodzic zostaje z kalekim dzieckiem sam. Nie jest to wcale dla mnie dziwne, dlatego że jeśli się czyta tą strategię, to widać, że strategia ta została napisana na cele określonego przemysłu. Ona niczego nowego nie wnosi, ona niczego nie proponuje innego niż to, co wiemy już w tej chwili, że nie zadziałało, natomiast uparcie ciągle nawołuje się do stosowania metod, które faworyzują przemysł farmaceutyczny. Tak to trzeba sobie powiedzieć. Strategia, którą planujemy wprowadzić w tym momencie w naszym kraju, absolutnie nic nowego nie wnosi. Strategia ta również nie mówi nic, zero na temat skutecznego zapobiegania chorobie nowotworowej. Ta strategia jest zupełnie bezwartościowa. Jeżeli my wiemy, że promieniowanie jonizujące może być przyczyną nowotworu i w strategii mówi się o tym, żeby unikać promieniowania jonizującego, a jednocześnie jako metodę leczenia proponuje nam się promieniowanie jonizujące, to o co tu wszystkim chodzi? Strategia rządowa opracowana na kolejne 10 lat mówi wiele o szkodliwości promieniowania. Natomiast w drugiej części jakoby tej strategii jednym z filarów terapii jest właśnie radioterapia, która typowo wykorzystuje promieniowanie jonizujące. Strategia ta nie odniesie żadnego skutku, nie będzie żadnego polepszenia i tak jak my, nasze dzieci i nasze wnuki, tak jak do tej pory byliśmy narażeni na chorobę nowotworową i mamy jej już w ilości takiej, że już nie chcemy więcej, będziemy jej mieli więcej. To nie zadziała. Myślę, że strategia zadziała dokładnie
tak, jak to zaplanowali jej twórcy. Moim zdaniem jedynym jej zadaniem jest zapewnienie wzrostu sprzedaży farmaceutyków w Polsce. Właściwy lobbying przepcha wszystko. Lepiej jest uniknąć wojny, niż ją wygrać. W przypadku zdrowia taką taktykę nazwano profilaktyką zdrowotną. Jest to zdecydowanie najbardziej rozsądna i zarazem najtańsza metoda postępowania. Uczy, jak nie być zmuszonym do podjęcia leczenia, czyli po prostu jak nie chorować. Szacuje się, że 80-90% nowotworów jest wywołanych czynnikami środowiskowymi, tak więc można przyjąć, że można im zapobiec. Lekarz liczył się wtedy, kiedy utrzymywał człowieka w dobrym zdrowiu. Wtedy się liczył. Wtedy dostawał pieniądze i miał szacunek. Ile moglibyśmy zaoszczędzić pieniędzy odpowiednio, edukując ludzi odnośnie zapobieganiu nowotworom, chorobie wieńcowej serca, cukrzycy. Ale my tego nie robimy, tak prawdę mówiąc nie robimy. Na te trzy choroby wydajemy pieniądze, które niszczą nam gospodarkę, tak to trzeba powiedzieć. Niszczą nam system finansowy, zupełnie niepotrzebnie. To trzeba zmienić. Profilaktyka zdrowotna w rozumieniu Hipokratesa to zapobieganie chorobom. Postępowanie takie prowadzi do ich wyeliminowania. Także nie zachodzi potrzeba ich leczenia, bo po prostu nie ma czego leczyć. W momencie, kiedy medycyna i farmacja zaczęły stawać się największym światowym biznesem, po tysiącach lat zmieniono również i tę regułę, dopasowując ją do zasad współczesnego marketingu. W rozumieniu Światowej Organizacji Zdrowia profilaktyka zdrowotna to zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Regułka WHO już sama w sobie całkowicie zaprzecza logice, będąc kolejnym potwierdzeniem, że w hierarchii ważności medycyny współczesnej leczenie stawiane jest zawsze przed wyleczeniem. Ale jeżeli już leczymy, to oznacza jedynie, że chorobie nie udało się zapobiec i nie jest to już profilaktyką. W tej kwestii od czasów biblijnych nie zmieniło się nic. Brak informacji zmienił się w informacyjny zalew. Idziemy na skróty nie z powodu niedoinformowania, ale z powodu informacyjnego chaosu, generowanego przez bardzo wiele źródeł. Niejednokrotnie nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale informacje są manipulowane tak, aby służyły wyłącznie interesom osób, które je publikują. Dlatego też wszystko upraszczamy i ograniczamy się do automatycznego przyswajania umiejętnie aplikowanych haseł i sloganów. Błędnie zakodowaliśmy, że skoro dane media są największe, docierają do największej liczby odbiorców, to muszą być najbardziej wiarygodne. Wiedzą ogólnie dostępną jest, że są one zazwyczaj własnością potężnych grup kapitałowych o niezliczonych wzajemnych powiązaniach. Odwrotnie jest z małymi, niezależnymi mediami, których głównym nośnikiem informacji jest internet. Nie mogą one liczyć na zlecenie reklam przez koncerny. Nie mają praktycznie żadnych powiązań kapitałowych, a rzetelna informacja jest podstawą budowanego zaufania i ewentualnych przyszłych relacji biznesowych z czytelnikiem. Niestety zostało to zauważone również przez Wielkiego Brata. Cały czas powstają nowe, sponsorowane strony internetowe, których głównym zadaniem jest budowanie nieskazitelnego wizerunku medycyny akademickiej oraz ośmieszanie i naukowe negowanie wszelkich naturalnych metod leczenia. To są organizacje społeczne niby, które zrzeszają pacjentów nowotworowych. Są to organizacje, jest ich sporo w Polsce, ale jak się przyjrzałem temu bliżej, kiedy pisałem właśnie te komentarze do strategii nowotworowej, w mojej
naiwności, muszę powiedzieć, początkowej, chociaż wiedząc to, co wiem, już taki naiwny nie powinien był być, myślałem, że skontaktuję się w takim razie z tymi organizacjami, żeby się dopisały do tych moich komentarzy, które ogólnie rzecz biorąc mówiły, ta strategia nie jest właściwa, ją trzeba zmienić i mówię jak. Ale okazało się, że w zasadzie prawie każda tego typu organizacja zrzeszająca pacjentów nowotworowych jest w jakiś tam sposób powiązana z przemysłem farmaceutycznym. My mamy nie wiedzieć, jak cudowną może być metodą leczniczą homeopatia. My mamy nie wiedzieć, jak wspaniała jest akupunktura. My mamy nie wiedzieć, jak odpowiednia dieta pomaga pacjentowi. My mamy nie wiedzieć tego wszystkiego, o czym mówiła koleżanka. I czym jesteśmy zatruwani, też mamy nie wiedzieć. Częścią informacji, którą można łatwo zmanipulować, są również badania naukowe, bo to właśnie ich wyniki decydują o metodach leczenia milionów ludzi na całym świecie. Badania kosztują, dlatego każde badanie potrzebuje kogoś, kto je sfinansuje. Takim sponsorem jest zazwyczaj zainteresowana firma farmaceutyczna. Próby kliniczne to jest właściwie nadużywanie zaufania. Zaufanie pacjenta, który przychodzi ufnie do lekarza i dostaje propozycję. Dostaje propozycję wykonania pewnych działań i to jest propozycja, która jest obwarowana takimi zastrzeżeniami, że wie pan, to jest leczenie do tej pory niestosowane, a my możemy panu ułatwić. To jest coś, co już za chwilę będzie w użyciu, a w tej chwili jeszcze ze względu na to, że nie do końca są skończone badania nad tą substancją, proponujemy panu w zamian za to, że pan się podda tego rodzaju działaniu. Po pierwsze, darmowy dostęp do tych leków, które są horrendalnie drogie, a po drugie, nie wiem, pokryjemy pana koszty dojazdu tutaj do kliniki i ewentualnie odpowie pan nam na powiedzmy jakiś protokół sprawozdawczy, który mamy w zamian za to zrobić. Oczywiście ten człowiek ufny, jakby dobre intencje tego lekarza, który mu to proponuje, poddaje się tego rodzaju działaniu. Każdy z nas, świadomie lub nieświadomie, przeżył kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt przełomów w leczeniu raka. Niemal wszystkie te przełomy mają jeden wspólny cel – pozyskanie kolejnych, coraz większych funduszy na produkowanie kolejnych przełomów w leczeniu raka. Wystarczy prześledzić ostatnie 50 lat, które można podsumować krótko. Jednorazowe opracowanie uniwersalnej tabletki na wszystkie rodzaje raka, pomijając fakt, że jest to całkowicie nierealne, byłoby również nieopłacalne. Wszyscy ludzie z branży doskonale o tym wiedzą. Już sam fakt, że ponad 90% badań uparcie brnie w ślepą, chemiczno-radiacyjną uliczkę, daje dużo do myślenia. Fundusze skierowane są przede wszystkim na rozwijanie takich form leczenia, które rokują na zyski. Na poznanie przyczyny raka przeznacza się zaledwie kilka procent, ponieważ nie przyniesie to żadnych dochodów. Podobnie jest z badaniami metod, które mogą ograniczać przerzuty, czyli metastazy, czyli główną przyczynę śmierci z powodu raka. Badania takie również są marginalizowane. Musimy pamiętać, iż 9 na 10 pacjentów umiera nie dlatego, iż
ma pierwotny nowotwór, pierwotnego guza, ale umiera ze względu na przerzut. Należy skoncentrować nasze wysiłki na tym, jak ograniczyć, jak zatrzymać metastazę. Tymczasem jest to absurdem, że fundusz na badanie raka z Narodowego Instytutu Raka jest bardzo ograniczony, jeśli chodzi o metastazę. Tylko 5% funduszy przekazywane jest na badania procesu, który zabija 90% pacjentów. Dr Richard Horton, redaktor naczelny szacownego czasopisma branżowego Lancet, opublikował oświadczenie, w którym stwierdza, że szokująca liczba opublikowanych danych jest co najmniej nierzetelna, używając słów bardziej dosadnych, błędna, a nawet sfałszowana. Sugeruje to, że największe koncerny fałszują badania i manipulują danymi mogącymi mieć zasadnicze znaczenie dla zdrowia miliardów ludzi na całym świecie. Inną osobą, która postanowiła przerwać zmowę milczenia, jest dr Marcia Angel, wieloletnia redaktor naczelna New England Medical Journal. To praktycznie niemożliwe, aby wierzyć większości publikowanych badań czy ufać osądowi zaufanych autorytetów lub przewodników medycznych. I nie jest to wcale miła konkluzja, do której doszłam powoli i mimo woli, po ponad 20 latach pracy jako redaktor The New England Journal of Medicine. Dr Catherine De Angelis, która przez wiele lat była redaktorem naczelnym najbardziej znanego pisma medycznego Journal of the American Medical Association, napisała: wpływy, jakie firmy produkujące leki mają na każdy aspekt medycyny, są tak przejrzyste, że trzeba być głuchym, ślepym lub głupim, by tego nie widzieć. Pod presją zrezygnowała ze swojego stanowiska w 2011 roku. A co miał do powiedzenia jeden z największych naukowców wszechczasów, dwukrotny laureat Nagrody Nobla, kolega Alberta Einsteina, Linus Pauling? Każdy powinien wiedzieć, że większość badań nad rakiem to oszustwo, a większość organizacji badawczych sprzeniewierza środki osób, które je wspierają. Dla człowieka z rakiem mózgu, dla człowieka, który stoi, krótko mówić, przed śmiercią, przed trumną, naprawdę żadne badania się nie liczą. Naprawdę żadne badania kliniczne nie mają najmniejszego znaczenia. Naprawdę prace naukowe nie mają żadnego znaczenia. Liczy się tylko jedno – skutek. Skutek. Dlatego ja tak bardzo zwracam uwagę na praktykę i nie obchodzą mnie teoretyczne dywagacje endokrynologów, którzy mi mówią, że nie wolno stosować jodu u chorego na tarczycę. Badania kliniczne się robi latami czasami nad sztuczną substancją, która ma być lekiem. Akceptuje się to, wypuszcza się to na rynek, a za 2-3 lata wycofuje się, bo ludzie umierają.